Witam. Ryszard Borowiecki, Królewska Wiedza. Oczywiście, że astrologia. 7 luty 2024 rok. Tak wygląda nasz kosmogram. Przechodzimy do Dwadasams. Mamy oczywiście Dwadasamsa Panny i znak wodnika, bo przecież Słońce jest w wodniku. Proszę zwrócić uwagę, jak to właśnie wygląda. Ja tutaj podglądam. Było pytanie, gdzie można się o tym cokolwiek dowiedzieć. Teraz o co chodzi? Czy o Dwadasamsę, czy o astrodynamikę, czy o co? To wszystko, co robię, to jest astrodynamika. Na czym polega astrodynamika? Jeżeli mamy stateczne kosmogramy, te, które robiliśmy w XIX wieku, te, które znamy z von Pronaya i właściwie 70% literatury jest na tej zasadzie, jest kosmogram. I to jest święta rzecz, martwa. Zupełnie. Dwadasamsa pokazują, w jaki sposób tworzy się dana energia. To już jest astrodynamika. I teraz wiemy, że przejdzie do następnej Dwadasamsy. Kiedy? No od tego są efemerydy, od tego jest komputer i cały program. Inaczej, czy można policzyć na palcach? Oczywiście, że można policzyć na palcach, bo wiemy, że 2,5 stopnia to jest Dwadasamsa, a Dwadasamsa Słońca na przykład jest to jeden dzień, no i proste. No i można sobie obliczyć 2,5 dnia, jeżeli ktoś ma geometrię, umie liczyć i zna się na tym, tylko trzeba wiedzieć z efemeryt, kiedy Słońce przekracza Dwadasamsa, w którym momencie. No wiemy, że 2,5 stopnia, no więc proste, 2,5, potem 5, mamy 7,5 i tak idziemy. Zaczynamy od zawsze od Dwadasamsy, znaczy Dwadasamsa rozpoczyna się zawsze od tego samego znaku, jakim jest, tak jak dekanat. Nie ma różnicy pomiędzy dekanatem a Dwadasamsą. Jeżeli czytają Państwo o dekanacie, to dekanat ma tą samą historię, tylko dekanat obejmuje 4 Dwadasamsy. Z czym ja, mnie to nic nie mówi, że w takim i w takim dekanacie, a w którym? Który dekanat? Ja o tym mówiłem kilka filmów wcześniej. I skąd wiemy? No bo wiemy, bo przecież wiemy, bo planety też się ustawiają. Jeżeli teraz mamy Słońce, tutaj, w tym miejscu, wiemy, że Słońce będzie dążyć do Saturna. No to przecież wiemy, że będą coraz trudniej. Będzie teraz, o co chodzi? Słońce jest przed Nowie. Nów rozpoczyna nowy znak. W tej astrologii lunarnej oczywiście. Ten nów, który będzie znaku ryby. A więc bardzo ważna historia. Dlatego, że jest to ostatni ze znaków. Mało tego, jeżeli będziemy patrzeć na to w taki sposób strumyczkowy, że płynie strumyczek w górach i on sobie i coraz więcej, wiecie, coraz więcej ma przygód ten strumyczek. I ten strumyczek jest, już wpada do ogromnego morza. I to morze się zaczyna burzliwe. Czyli już zaczyna funkcjonować Mars. Czyli baran. Czyli przez całe ryby będzie funkcjonować właśnie ten strumyczek. Będzie ściek tego wszystkiego, co było. Co było w baranie, co było w byku, co było w bliźniętach, w raku, aż w wodniku i rybach. Teraz, jeżeli patrzymy się z punktu widzenia wodnika, to ryby dla niego są bykiem. Jeżeli patrzymy się z punktu widzenia ryb, wodnik jest kim? Rybami ryby. Czy wodnik jest rybami ryby? Prosta. I teraz
Trochę zamotałem, ale trudno, musicie to zrozumieć. Ja też motam się, no trudno, jestem tylko człowiekiem. Jeżeli dla wodnika rybami jest koziorożec, dla ryb rybami jest wodnik, dla barana rybami są ryby. Tak jest? Tak jest. Jeżeli w dynamice bierzemy to, skracamy to do Duada Sams, w Duada Samsach mamy tą samą historię. Nie ma różnicy. Ta filozofia ta, można ją przełożyć na pismo, tylko po co? Oczywiście, że może napiszę taką książkę, ale czy niech się inni męczą, niech się inni tam wysławiają. Ja i tak znajdę jakieś błędy, bo zawsze są błędy. A dlaczego są błędy? Dlatego, że astrologia polega na błędach. Dlatego nie możemy ją wsadzić do komputera, ponieważ mało, że jest dysleksja komputera, to jeszcze są błędy te właśnie, które są, o których mówię. A po co są te błędy? Po to, żeby astrologia była cały czas w dynamice. Cały czas to wszystko jest dynamiczne. Ten kosmogram jest na godzinę 21:11. Akurat nie mam czasu, nie chcę tutaj robić sobie hałasu, ale bym wam wydrukował kosmogram po 15 minutach. Jaka jest różnica? Maleńka jednak jest. Dlatego dwoje dzieci, które się rodzą w tym samym momencie, z tej samej matki, znaczy nie w tym samym momencie, przepraszam, bliźniaki, są podobne do siebie, ale jednak rodzice rozróżniają. Po czym? Po włosach, po buzi są pewne różnice. Jak my jedziemy na przykład chociażby do państwa środka, czyli do raka, nam się wydają kompletnie wszyscy identyczni. Jak pojedziemy na przykład do Skandynawii, to też nam się wydają wszyscy identyczni. Ja pamiętam, kiedy przypłynął taki żaglowiec do Gdyni. Słuchajcie, wszyscy wyszli identycznie. Ja ich nie odróżniałem. Wszyscy byli blondynami o podłużnych twarzach, takich bardzo rumianych, czerwonych i wszyscy byli bardzo podobni. Wszyscy mieli te same zęby, wszyscy mieli te same oczy. Bardzo jasne. Dla mnie byli identyczni. Dopiero po czasie, po pewnym czasie, po tygodniu zauważałem różnicę w nich. I teraz na tym polega astrodynamika. Mamy znak. W tym znaku mamy dekanaty. W dekanatach jeszcze mamy Duada Samsa. I to wszystko razem funkcjonuje. Jak to funkcjonuje? No to przepraszam, no to trzeba się uczyć. To trzeba pojąć. Ja tutaj daję klucze. Oczywiście, że daję klucze, ale te klucze jeszcze są bardzo małe. To jeszcze jest wiele, wiele, wiele wiedzy do tego, żeby dojść, jak pracuje planeta. Każda planeta ma swoje. I nie ma tak, że to jest... Pamiętajmy o jednym rzeczy podstawowej. Astrologia jest pod planety Uran. A więc Uran jest władcą wodnika. W tej chwili znajdujemy się w tym okresie. Akurat wodnika. Przychodzi epoka wodnika. Ostaje się epoka ryb. Czy epoka ryb przechodzi jakby do 12 sektora. I dlatego też ostatnią historią, jaka jest, czy ostatnią Duada Samsą, jest właśnie wodnik. U ryb. Ostatnią Duada Samsą u wodnika jest właśnie co? Koziorożec. I w tym momencie musimy zwrócić uwagę na koziorożca, kiedy wchodzimy do epoki wodnika. Ale nie jesteśmy w epoce wodnika, tylko wychodzimy z ostatniej Duada Samsy ryb, czyli z epoki ryb. I ostatnią Duada Samsą ryb jest właśnie wodnik. Kiedy wchodzimy do epoki wodnika?
Więc nam się wydaje, że ta ostatnia doda samca to już jest wodnik. Nie. I dlatego też korzystają z tego, przypuśćmy, tam jacyś wielcy i uważają, że już jest wodnik. Fakt. Według tradycji tutaj pewnych grup astrologów, wkręcenie żarówki i zapalenie jej, i ona się świeciła, teraz niedawno ona zgasła, to wprowadzenie elektryczności jest wodnikiem. W pewnym sensie racja, bo jest falowanie, tak? Prąd jest zmienny, ale to nie chodzi o to. Chodzi o eter. Chodzi o przekazywanie myśli. My jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, żeby myślą przekazać drugiemu człowiekowi. Chociaż w tej chwili są już badania, które były parę dni temu, w te chipowania, które będą dążyć do tego, żeby na przykład chipem porozumiewać się z komputerem. Mózg. I komuś się wydaje, że to jest wodnik. Nie, to nie jest wodnik, bo to jest maszyna. Nadal to nie jest to. Ma nie być ingerencji. Taką ingerencję mamy chociażby u ludów pierwotnych, o których mówiłem kiedyś tam, tutaj na YouTubie. To znaczy, nie wiem, czy pamiętacie taki film z Mulderem. Mulder jest w takim jakby namiocie, no i tam jeden z Indian piórkiem go dotyka do trzeciego oka i on się cofa. To jest archiwum X, jeżeli by ktoś pytał się, ale mam nadzieję, że osoby chyba wiedzą, o czym mówię i w którym momencie, bo najpierw mówię tą historię, a dopiero potem mówię tytuł filmu. I to jest bardzo charakterystyczne, że to trzecie oko jest. I kiedy sobie je wyćwiczymy, to jest. Amerykanie i Rosjanie prowadzili przez wiele lat działanie na telepatii, tak? Na odczytywaniu odległości. Tak jest. Kiedy patrzymy na, postawimy dwa bębny w pewnej odległości, powiesimy kulkę na jednym i na drugim i tą kulkę podniesiemy, to fale dźwiękowe uderzą w tamten bęben i ta kulka zacznie działać. Między innymi tak powstał, tak bawiliśmy się kiedyś. W puszce robiliśmy dziurkę, przeciągaliśmy sznurek, napinaliśmy i nawet z 15 metrów można było mówić, a tutaj słuchać w tej puszce. To jest mniej więcej, to jest to. To są fale, ale są takie same fale w mózgu, które my produkujemy tutaj w tej części przedniej. Tylko panu Maskowi nie chce się ćwiczyć umysłu poprzez medytację, kontemplację, poprzez wiele, wiele technik, które używają chociażby buddyści, i którzy te rzeczy mają, ale po pierwsze, to co zresztą ukradł nasz rodak Dzierżyński i założył tą szkołę moskiewską i tam zaczął dusić tych lamów, ściągnął tych lamów, zaczął uczyć i ta szkoła potem stosowała, zresztą ci, którzy znają tę petersburską, moskiewską, te szkoły ezoteryczne, to mieli do czynienia, ja zniknął mnie ten kolega, który kończył tą szkołę, ale może go wreszcie kiedyś tam odnajdę i opowie o tym, bo to jest bardzo interesująca rzecz, do czego doszli Rosjanie, ale nie doszli oni do Rosjanie, tylko to dmuchnęli za pomocą Dzierżyńskiego, dokładnie nie tybetańskich, tylko mongolskich zakonów. Teraz trzeba brać przepowiednie Tybetu, które wiedziały, że może coś się stać, więc całą swoją technologię, całe swoje techniki przenieśli właśnie do Mongolii. I Mongołowie w tej chwili są właściwie równolegli. I w dodatku jeszcze, przecież przed buddyzmem był szamanizm, który był tu i tu wyznawany w ogóle w całej właściwie. Szamanizm, jakbyśmy chcieli, to szeptuchy też są szamankami.
No więc wiecie już skąd, a nie tylko szeptuchy, są jeszcze tam różne dziwne babcie, które też wiedzą. I teraz patrząc się na astrologię z punktu widzenia historycznego, a chcemy spojrzeć się na to, jak to jest, bez dynamicznego rozmieszczenia myśli, czy wiemy, co będzie, bo jeżeli mamy raka, to po raku mamy lwa, a po lwie co mamy? I to jest właśnie dynamika. Teraz każda planeta ma swoją dynamikę i każda tutaj historia Dwada Samsak też ma dynamikę. My rozgrywamy to na pasie Dwada Sams, czyli powiedzmy, że sektorów, czyli w pewnych odcinków, które muszą wykonać pewne zadania, w których tych zadaniach są rozwiązania. Proste. Jeżeli wiemy, jak kiedy się rozpoczął, dlatego dla nas najważniejszy jest czas. Jeżeli my zapisujemy dokładnie czas jakiegoś wydarzenia, to w tym wydarzeniu jest zawarte kompletnie wszystko, bo mamy obraz. I ten obraz przechodzi w następny obraz, który wiemy, jak będzie i wiemy, kiedy on się kończy. Bo są obrazy, które są na przykład nasze życie i życie też nasze możemy, które jest zapisane chociażby w liściach palmowych, tak? Na liściach palmowych, czy na przykład chociażby Schumann otwierając swój kajecik, gdzie wsadzał koperty i mówił, tak, już się stało. I taka jest dynamika i dynamika na tym polega. Oczywiście jest jeszcze jedna zasada, że astrolodzy europejscy przyjęli sobie, że nie będą działać na rzecz właśnie tej rzeczy śmierci, tak? Podania daty śmierci. Też tutaj w momencie życia Jana Pawła, kiedy Jan Paweł był lekko chory, momentalnie go przenoszono z miejsca na miejsce, właśnie po to, żeby nie stworzyć tego punktu, który był krytycznym punktem. Dlatego postanowiono zbudować tam ile przypuśćmy w założeniu, można by było powiedzieć, małych Watykanów, który jeden jest w Polsce, czy jest tam gdzieś. One są wzorowane i bardzo podobne. Wszystkie. Właśnie tylko dlatego, żeby można było przenieść. Ja już o tym też mówiłem. I teraz biorąc pod uwagę na przykład te wszystkie rzeczy, o których mówię, trzeba sfinalizować w jednej małej części Dwada Samsy. Jeżeli sfinalizujemy to w jednej małej części, to potem następna Dwada Samsa odpowiada nam na przyczynę. Jeżeli teraz mamy pannę, za chwilę będziemy mieć wagę. I wiemy o tym, że będzie waga, nie będzie żadna inna Dwada Samsa wagi. Jeżeli jest waga, to ta Dwada Samsa wagi ma określone zadania. Oczywiście w odniku. Czy ona jest identyczna jak inne wagi? Tak, ale jednak jest różnica, tylko i wyłącznie jaką rozegra się właśnie ta historia. I teraz bierzmy pod uwagę, jeszcze bierzemy Nów i Nowiem też możemy pojechać i wiemy, kiedy jest Nów, o której godzinie i wszystko, co jest przed Nowiem, stanowi rybią część. A wiemy, że jeżeli jest ten 12 sektor charakterystyczny i w dodatku dla pewnego punktu wszystko, co jest z tyłu, jest oczywiście rybami, czyli nie ma problemu o tym, że to są ryby. Jeżeli są ryby, to ryby są ściekiem tego strumyczku i wpadaniem do tego morza. I ta właśnie bariera jest najbardziej niebezpieczna, ponieważ nie wiemy, co jest przy tych strumyczkach. I w tych strumyczkach może być Warszawa i na przykład pęknięta rura pana wiecie jakiego i zalanie całego Bałtyku, czyli zalanie tego wszystkiego i zlikwidowanie wszystkiego życia tam albo stworzenie nowego życia, które jest bardzo niebezpieczne, ponieważ fekalia potrafią to zrobić. Oczywiście, że są bakteriofagi, które działają przeciwko i właśnie te bakteriofagi są tymi baranami, tym momentem, że ktoś chce zalać, a bakteriofagi występują i niszczą kompletnie to wszystko, przywracają naturze z powrotem, ale już nie w takim samym stanie, jakie było. Więc jeżeli jedziemy z Zodiakiem, to co chwilę
stajemy w punkcie barana i mamy zupełnie nowego barana. Pierwszy baran to jest baran, drugi baran to jest byk, trzeci baran to będą bliźnięta, czwarty baran, no to będzie rak. Proste, proste. I w ten sposób robimy dynamikę. Dynamikę naszego życia, naszych intencji, naszych działań, stąd też na przykład nie ma pomyłki w interpretacji. Oczywiście, że tego trzeba się wszystkiego nauczyć i to są lata pracy, a nie tam, że ja przeczytam książkę i już zrozumiałem, albo pan Ryszard powiedział, że tak jest. Nie, nie jest tak. Dopóki nie popracujecie nad sobą przez przynajmniej 15 czy więcej lat, dopóki nie skonsultujecie z waszym nauczycielem, czyli mistrzem, że macie rację w tym momencie, bo on wam przyzna. Zawsze jesteście bardzo mądrzy po pierwszym roku, ale im dłużej uczycie się, coraz jesteście słabsi. Dlaczego? Dlatego, że wiedza, którą wy przyjmujecie, jest na początku taka. I ona wystarczy. Wystarczy te 12 sektorów, te 8 planet, tak, i tam jeszcze coś tam, znaczy planet nie, jeszcze mniej, bo są dwa światła, Księżyc nie jest planetą i Słońce też nie jest planetą, ale to wszystko, to i jeszcze będziemy tam mieć jakieś, no i mamy te aspekty, czyli koniunkcję, opozycję, tak, kwadraturę i jeszcze jakiś trygon wejdzie, jeszcze jakiś kwinkus, sekstyl, Boże, półsekstyl, o rany Julek. I co? I nic? Nie, to wszystko jest. I pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy, która jest najważniejsza. Nigdy nie jest identyczny. Za każdym razem jest na szczęście inaczej. Jeżeli jest na szczęście inaczej, to te książki, które są napisane, one piszą o historii, ale nie piszą o fakcie. Ten fakt jest jeden, jedyny i on już nigdy się nie powtórzy. Także ten kosmogram, ja go już mogę wyrzucić, bo on już jest nieaktualny, bo wszystko się zmieniło. Wszystko już się zmieniło, już jest zupełnie gdzie indziej. Dlatego jedna z zasad. Idzie mistrz przez wioskę, wioska była, ale już nie, jak wyszedł mistrz z tej wioski, przeszedł, ona nie jest taka sama. Ona już jest inna. Czy ten mistrz się musiał tam zatrzymać? Niekoniecznie. A jeżeli się zatrzymał, to na pewno ta wioska jest inna. Ale ten mistrz mógł iść. A w tej chwili mistrz jeszcze może wrócić, bo jest retrogradacja. I to, co mówi o Plutonie w tej chwili, to, co robi Pluton w tej chwili, ten Pluton będzie teraz, ale on będzie retrogradował i naprawiał wszystkie błędy, które były do tej pory. I dlatego to, co jest, to, co teraz dzieje się, jest wykorzystywane i ktoś mądrze wykorzystuje. Tylko czasami czy nie wpuszcza w balona. Co fakt faktem jest, zobaczymy, jak się będzie dziać. Zobaczymy, jak kosmos, to, że astrolog widzi, to jeszcze za mało. Muszą być fakty. Muszą być fakty, dlatego też jestem na bieżąco. Powiedzmy. Jesteśmy na bieżąco, wszyscy. Wszyscy widzimy. Proszę o jakieś akcenty pisemne, jakieś działania. I wtedy dopiero. Dopiero wtedy zaczynamy grać na tym fortepianie naszego życia, co jest naszym życiem. Ale muszą być te akordy, nie pojedynczy planet, to co ja pokazuję, bo pokazuje się tak. Ale ja znam wszystkie aspekty tej planety. To nie jest tak, że ktoś może powiedzieć, ale wie pan powiedział, bo przesunął pan nagle planetę na planetę. Nie, to nie jest tak. Ja widzę tutaj wszystkie aspekty, pokazuję. I dlaczego pokazuję aspekty? Żebyście zobaczyli aspekty, bo z tych aspektów potem czytamy. Ale czytamy globalnie. Widzimy, ile ich jest, czy one są interesujące, czy one nie są. Dlatego też cały czas prowadzę wodnik i Pluton. Wodnik, Pluton. I mówię o Dwada Samca. Po to, żeby wam zwrócić uwagę, jak jedyne Słońce, które pokazuje nam działanie. Jeżeli chcecie, archetyp znajdziecie w homozodiakusie profesora Leszka Beresa. Nie ma wybitniejszej książki. Ale jeżeli chcecie zobaczyć Słońce, jak się zachowuje w danym dniu, to jest Jan Skarża-Dzierzbicki,
astrologa na każdy dzień. Tutaj osoby mi napisały, że mają. Ta książka już jest tak stara, że historia astrologii polskiej jest właściwie, no nie można powiedzieć, że ta nowa historia astrologii, ta najnowsza, bo w rzeczywistości powinniśmy sięgnąć aż do Uniwersytetu Jagiellońskiego i tam zobaczyć naprawdę najwspanialszych astrologów w tamtych czasach, w tej części świata, czyli tutaj w Europie. To były wybitne osoby i o tym też będziemy o tym mówić. Mało tego, niektóre rzeczy was zaskoczą i zobaczycie, że Babel jest przepełniony astrologią i nie tylko nasza historia i w ogóle wszystko jest przepełnione i jest pełno tego. Także to nie jest wymysł dzisiejszego, że my astrologizujemy. Astrologizowano wtedy. I wtedy my odkrywamy astrologię na nowo. Zwróćcie uwagę, było tych trzech króli. Nawet się mówi już o czwartym, już takie są legendy i opowiada się. Było ich więcej. Było ich więcej dlatego, że tych uczonych było naprawdę sporo i wszyscy przyszli i wszyscy byli, tylko po prostu nie opłaca się robić tego w ten sposób, że zawsze było 12. 12 rycerza okrągłego stołu, 12 godzin, potem następnie 12 apostołów i tak wszystko dwunastkami, tak? I nawet jednostki miary i 12 jako symbol tam jakiś. I zwróćcie uwagę, że ten system jest taki troszeczkę dziwny. No więc o to chodzi. O czym mówi Franz Zalewski i na przykład bardzo dużo rzeczy. On mówi bardzo interesujących rzeczy. Kiedyś mówił i radzę tutaj z Francem Zalewskiego troszeczkę posłuchać z punktu widzenia właśnie astrologii. Nie patrząc na astrologię, a zastrologizować sobie to, co on mówi. O czym on mówi? Jeżeli on mówi o wiertłach, które były kiedyś i do tej pory nie wiemy, jak to było zrobione, jaka była wielka technologia, jaka była ogromna myśl. Mamy piramidę. A piramidy mamy, właśnie to jest to, że wtedy był ten przełom pomiędzy lwem a panną, dlatego jest lew z twarzą panny, a po drugiej stronie mamy właśnie wodnika i mamy ryby. I to jest właśnie ten przełom. Ten przełom jest identyczny, właśnie tak byśmy stanęli przed piramidą. I piramida, w piramidach i w tym lwie, przy piramidach w Sfinksie, mamy prawdopodobnie tą bibliotekę, gdzie jest zapisane. Czy coś się dowiemy? Tyle się dowiemy. Dlaczego? No, niektórzy chcą wiedzieć więcej albo ułożyć nam to, co jest. W żadnej historii nie ma nic takiego złego, żeby było. Kosmos nigdy nie chce źle. Pamiętajmy o jeszcze jednym. Tylko nie wolno walczyć z kosmosem, tym bardziej z przyrodą i tym bardziej z myślą. Jedyna rzecz, która jest, to jest to, co należy do Urana, czyli tak zwana intuicja. To, co przynosi nam świadomość, to, co żeśmy czujemy, czy z serca. A nie wsadzajmy tam rozumu, bo rozum zawsze kombinuje w tą stronę, która jest bardzo nieprzyjemna. Rozum nas zawsze zrobi w konia. Dlaczego? Bo ciągle mamy pytania. Tylko zawsze idziemy tą drogą i tą, aby zginąć. I z tego korzysta współczesność. Współczesność chce po prostu, abyśmy... Stąd też brak u młodzieży chęci mieć potomków, single, moda na single, moda na życie, żyć szybko i umierać młodo. Tak było kiedyś i tak jest teraz. I to jest wykorzystywane, autentycznie wykorzystywane. Trzymajcie się z Bogiem i prowadźcie się w miarę w logice nie zakłamania, tylko życia i przy życiu. Bądźcie szczęśliwi. Patrzcie na to, co jest mądre, a nie głupie. Bo być szczęśliwym
zawsze można. Im bardziej się jest prymitywnym, tym bardziej się jest szczęśliwym. To też jest prawda. Do zobaczenia. Do jutra.